Witam serdecznie. Spotykamy się w nietypowy sposób. Ale najpierw obejrzmy intro. You know, this Black Friday, you can sleep in. All over the region, retailers are calling this their 149,000 stores offering sales in the cash sales changing hands starting on New York. Visit the stores. The flu season is off to its earliest start. Appears to be a previously unknown variant of the flu. Really? Suspected case catching many experts off guard. Today I was feeling like maybe Back on the breaking news, leading with unconfirmed reports of a smallpox outbreak. Is a highly rehearsed scenario. And National Guard units converging on a hospital in Central Manhattan. The bridges are closed. It's smallpox is a very real danger. More than a bullet. There's not enough vaccines. Let me stop you there. This is not a panic situation. An entire American city. Well known as the green poison, Central Park has been converted to a mass burial ground. Power outages, gas line leaks, fires. The government is expecting another night of widespread looting. The people of New York are begging for one word. Any available units. Fire an house in the first responders are either dead. No resources available. Being treated like animals. It's not our job. We're not trained for that. When we were activated, we knew the situation was bad. Worse than anyone knew. We are an elite, highly skilled group of embedded agents. They only call us when everything else has failed. We have no rules. We have no limits. Our job is to protect what remains. We are your co-workers. We are your neighbors. We might even be your friends. But when we get the call, we leave everything behind. We are the Division. Jeszcze raz witam. Włączyłem The Division po becie, prywatnej becie dwójki. Taki niedosyt jest troszeczkę i chciałbym sobie przypomnieć, a też dla tych, co nie wiedzą w ogóle co to jest, miesiąc przed rozpoczęciem rozgrywki w tamtej grze pokażemy początki tej, bo nie jestem w stanie nagrać całości. Za długa jest gra w takim okresie czasu, tym bardziej, że mam troszeczkę inne plany do nagrywania, ale myślę, że parę odcinków da się nagrać. I zobaczymy, jakie były początki i o czym w ogóle jest pierwsza część, bo druga jest jak gdyby kontynuacją, tylko w innym mieście. Dobra, mam już tych postaci kilka, bo rozegrałem 4, więc myślę, że w końcu po mężczyznach może zróbmy kobietę. Jakąś taką twarzyczką, no może być to... A chyba ta dwójka była najlepsza. Tak jest. Odcień skóry jasny, oczy niebieskie powiedzmy, włosy. Za długiego wyboru nie ma. Może jakieś takie zaczesane, siwe. Znaki szczególne, bez, dodatki. Jakieś okularki, takie. Ostatnie lenonki mogą być i zatwierdzamy. Tak, tak będziemy jechali. Johny Kross, chociaż kobieta, ale może być. Dobrze. Nauczony doświadczeniem zrobimy jedną rzeczą. Sprawdzę, czy... System Analytic Computer is activated. All ISAC systems are confirmed online. Take cover at the marker to begin weapon verification. Zobaczymy jedną rzeczą. Ja już tutaj znam te numery i chodzi mi o przypisanie klawiszy. Strzelanie jest przypisane. Kiedyś jak grałem, to wiem, że był problem i miałem problem, żeby cokolwiek zrobić. Nie możemy biegać, bo chwilowo musimy... Tutaj będzie chwila taki dłuższego czasu. nie weźmiemy nic, bo gra jest chwilowo tutaj nastawiona na to, że będzie to dłużej trwało, kryj się. Czyli mamy się tak długo uczyć, że jak nam się uda. Primary weapon test successful. Weapon test initialized. Open fire at the highlighted targets. Sidearm test successful. Welcome aboard, Agent. This is Louis Chang, Northeast Section Commander of the Division. You have been activated because Brooklyn has become dangerously unstable. Isaac has updated us with your progress. Proceed to the nearest safe house for your full equipment loadout. Dobrze, idziemy do kryjówki. Te początki to jest taki samouczek. Musimy tutaj przejść do pierwszej bazy. Potem musimy zrobić jakieś zadania i dopiero wtedy będziemy mogli przejść na właściwy teren, czyli zostaniemy przewiezieni do Manhattanu. Tam się zaczyna cała przygoda. Faye Lau has arrived here. Check in with her when you get inside. You are now entering a safe area. No jak widzicie, jest trochę ludzi i to zaczynających od nowa przygody, czyli jednak ludzie po The Division 2 mają niedosyt. We're losing this whole neighborhood. Riders are moving through in force, headed this way. Put your people there. I see someone else got the call. I'm Agent Faye Lau, Division. Activated the same time as you, part of the second wave of us going in. I don't know what happened to the first wave, but unfortunately, there's still lots left for us to do. We don't have much intel, and we don't have the luxury of failure. Not with Manhattan under lockdown and Brooklyn on the brink. People like me, and you, we're what's left to hold the line. With any luck, we'll have more to go on once we rendezvous with the commander. More about the situation, about who's turning the streets into a war zone, anything that's gonna help us do what we're supposed to do. And if you'll excuse me, Lieutenant. Officer Hazen and his team are handling situation reports. If you're looking for a hotspot, that's who you want to talk to. Complete your activation at the terminal to enable Directive 51 operational status and equipment. Nie no, z innymi nie będziemy. Ja to najbardziej lubię sobie grać samemu, powiem. Identity confirmed. SHD equipment activated. Mamy 3 misje do przeprowadzenia, tak jest. To co widzicie to są... Ktoś tam sobie tańczy. Ma przypisane jakieś opcje do tego wszystkiego. Tu byliśmy. No to idziemy robić te zadania. A to jest jeszcze sprzęt jakiś. Zobaczymy co dostaniemy. Znaczy trzeba kupić, a nie za bardzo mamy. Mamy portfel potężny, bo ja mam, widzicie, w portfelu tyle, że się w głowie nie mieści. Bo sobie tego wszystkiego kiedyś tam nakupowałem. Znaczy z tego co grałem. I tu jest taka sytuacja, że jak tworzycie kolejną postać, to już jest łatwiej, bo pierwszą zbieracie wszystko, żeby uciułać, bo nie byłoby was stać, żeby to kupić, a teraz podchodzicie i kupujecie sobie rzeczy, które... Poziom 3. Nie mogę tego wykorzystać, ja mogę tylko to wziąć. No to na razie nie będziemy z tego korzystać, idziemy po prostu rozegrać to, co potrzeba. Ale wiem, że to będzie ułatwienie, bo będziemy mogli sobie potem kupować wszelkie rzeczy, żebyśmy byli jak najszybciej. Riders took the weekly food supply from the Brooklyn Heights Distribution Center. They try and sell it back to all the starving people. Plain and simple profiteering on the backs of people who are suffering. Get that food back. Missing supply crate located. Trzeba szukać, bo tutaj możemy już jakieś rzeczy znaleźć. Approaching marked location. Tutaj nam pokazuje możliwość przebiegania i ukrywania się, co jest bardzo pomocne, żeby zająć strategiczną pozycję. Hate to say I told you so. Area secured. Hostiles neutralized. Dobra. Mi trochę lżej początki są z tego względu, że ja pamiętam jak to się grało, ale pierwszym razem jak tu wchodziłem, to wiem, że nie było takie łatwo. I tutaj będę musiał bronić tych zapasów zaraz. Tak jest. Byle tylko amunicji starczyło. Przy takich akcjach jak rozpoczynacie, jak wam się spodoba taka gra. Uważaj, czy kogoś nie ma w środku, bo nie pamiętam. To też trzeba przeszukiwać, bo tu już można znaleźć fajne rzeczy, dzięki którym można... O, tak tu skrzynka, prawda? I można się już zrobić, że będziemy mocniejszy pancerz mieli, czy inne rzeczy. Dlatego trzeba te lokacje przeszukiwać, nie tylko, żeby na pałę biegać. Gdzie tu włącz? Oznacz. Confirmed. Pickup marked. GTF notified. Dobra, zadanie zostało zrobione. Sprawdźmy, czy coś dostaliśmy jeszcze. No i teraz naciskamy sobie i takie rzeczy, jak coś mamy, to o, ubieramy, bo jest mocniejsze, prawda? Potem te statystyki będą, ale to, co na zielono nam się wyświetla, to znaczy, że jest lepsze niż to, co było i dostajemy więcej siły ognia, wytrzymałości i sił umiejętności. No i to nam się to pojawia. Mamy jakąś zdolność. Mamy jakąś zdolność. Zdolność jest tylko jedno. Medyczny impuls, bo po prostu, żeby widzieć wrogów. No sobie ją weźmiemy. I przypisz. Do E. To na późniejszym etapie wytłumaczę tak dokładniej, jakby ktoś tam potrzebował, żeby zrozumieć. Tu jest taki ten panel sterowania taki trochę intuicyjny. Dosyć szybko się załapie początki, trzeba po prostu parę rzeczy przemyśleć, zrobić samemu i potem to już idzie. Dobra, mamy dwie misje, tylko nie wiem, czy mi amunicji na nich starczy, czy nie będę musiał... Trzeba patrzeć, bo są cywile, którzy są w porządku, a są cywile, którzy nie są w porządku. Znaczy cywile. Jak są na zielono, są nasi. Ale jak na czerwono, to trzeba niestety, ale podjąć walkę. Trochę tak chaotycznie biegnę, bo chcę jak najszybciej dobiec. Widzicie, o, jest zielono, znaczy, że swój. Mamy dwóch. Możemy ich po prostu... Ochraniacz jakiś, no możemy sobie zabrać, później zobaczymy co to jest. Albo od ręki. Są na słabszym poziomie. Nic nam nie dają, ale możemy potem sprzedać, żeby mieć szybciej, móc lepiej się uzbroić. To jest taka dosyć ciężka misja. O ile pamiętam. Ale będziemy spróbować. There's morphine in here. You want some? Right now? Stop messing around. Area secured. Hostiles neutralized. Confirmed. Pickup marked. GTF notified. Utrzymaj obszar, muszę teraz przez półtorej minuty to utrzymać. Żeby nam nikt tutaj nie przybiegł, a przybiegną. Już biegną. Następna grupa leci. A jeszcze 7 sekund musimy. Już przychodzą siły. No i co? Zablokowało się. No nawet po restarcie połączyło nas w tym samym miejscu, także nie jest źle. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj nie było ciekawego. Mamy jakąś broń, to sobie weźmiemy, zobaczymy o co chodzi. Drugi poziom żeśmy osiągnęli. Trzeba zrobić 3 misje, a potem chyba taki lekki najazd. Taka też misja, taka dosyć dłuższa, składająca się jakby taka z kilku fragmentów. Dobra, nie będziemy tu szukać. Trochę mało amunicji, powiem szczerze, byłoby dobrze, żeby gdzieś tutaj wziąć z jakiś znacznik, który nam coś pokazuje, ale czy to jest amunicja? Nie, to jest coś innego. Apteczki, apteczek mamy wystarczającą ilość. No szkoda, bo przydałoby nam się trochę amunicji, bo przy kolejnej misji może być za mało. Też generalnie powinna tutaj być, mi się wydaje, nad tym. Może przebiegniemy jeszcze chwilę, czy nie ma jakiegoś odnośnika, że gdzieś tu amunicja jest. Nie ma. Może przy tej kolejnej będzie coś. Bo chciałbym bez wracania do bazy zrobić kolejną, żeby przyspieszyć. Agent, we've gotten word of a hostage situation at a bank. Looks like you'll have to go through the subway tunnel to access the building. We need you to move in and minimize the damage. Tu nie ma przejścia, jak tu się wchodziło, teraz nie pamiętam, ale zaraz znajdziemy. A jest tutaj prosto wejście. No i coś się ścina, widzicie, coś. Chyba za wcześnie chcę to rozegrać, bo dopiero co skończyli betę i być może serwery są niestabilne po tym wszystkim, po tych zmianach. Też i 1 została naruszona. Były przerwy techniczne. Niby to 2 różne, powinny być gry na innych tych, ale mogą być na tych samych serwerach, dlatego Tu nie ma? Jakiś ammo? Nic. Dobra. Warning. Hostile presence detected. Well, that was a waste of time. My time I wonder where green poison came from. Najważniejsze jest ten z granatami, bo to. O, no właśnie to jest to. Secured. Hostiles neutralized. Hello? Everything okay out there? Hey, somebody out there. Can you please let me out? Zaraz, spokojnie, wszystko zrobimy. Musimy tylko popatrzeć, czy gdzieś ammo nie ma, bo trochę coś kiepsko z ammo jest, a jeszcze może trzeba gdzieś bronić. Nice work shutting that down, agent. Oczywiście chłopaki, bo zawsze w takich miejscach o, właśnie, są rzeczy do zabrania. Nie wiem co to jest, nie wiem do czego mi to potrzebne będzie. Jak powiedziałem, kasy mam, także ja sobie dam z tym radę, ale osoby, które po prostu pierwszy raz startują, to zbierają wszystko, bo tu nie chodzi o to, czy się przyda, po prostu to wszystko się sprzeda. Po to, żeby potem sobie lepszy sprzęt kupować. To jak otworzymy pierwszego vendora, czyli osobę, która sprzedawać będzie artykuły, będziemy mogli... No, za każdym razem to nie mam, chociaż mamy tyle kasy, ja tutaj to już nie będę grał raczej, to nic nie będę kupował, to możemy sobie postać maksować co poziom, ale raczej zrobiłem to zawsze co 2 poziomy pełne wyposażenie, najlepsze jakie było w tym czasie dostępne. Chociaż to też trzeba trochę biegać, bo nie wszystko jest u jednego, to trzeba potem po tych skrytkach biegać wszystkich. Dobra, wybierz misję. Mamy jeszcze jakąś misję, mamy chyba wrócić do bazy. Misja poboczna, kryjówka. No to kryjówki musimy podejść. Jak sobie zaznaczymy, tam takie coś się pojawia i taka droga GPS, żebyśmy wiedzieli jak biec. No chyba, że ktoś woli jakieś bardziej... rzeczy takie, żeby samemu bez kompasu orientować się i biegać, no to nie ma tutaj problemów. Chyba tu żeśmy minęli możliwość. To sobie od razu uzupełnimy. Mamy snajperkę, mamy coś. Nie wiem, czy tylko mogę drugi slot otworzyć na broń, ale za chwileczkę zobaczymy. Najpierw dobiegnijmy do naszej kryjówki. Tak to się nazywa, ja tu... No i mamy to samo. Mamy... No i jesteśmy z powrotem. Tak będziemy mieć trochę jednak rwane ten odcinek. Nie wiem, o co chodzi. Trochę tak się śmieję, że to mówię po wczorajszej becie. Jednak niedopracowane rzeczy, ale może coś innego jest. Ja dawno nie grałem i może moje ustawienia gdzieś tutaj są. No ale nie powinny być za wysokie, ani za jakieś inne rzeczy. Gra nie jest aż tak wymagająca, nie wiem. Momentami idzie płynnie i fajnie, momentami coś się dzieje niedobrego. Więc... Fantastic work, agent. Think you put the lid back on this place just when it was about to boil over. We all thank you. And I wanted to say personally that I've lived in Brooklyn my whole life. So what you've done means a lot to me. Obejrzenie posterunku. Aha. No i dobra. LKM mamy, to zobaczmy, co my możemy tam sobie... Odblokowane od poziomu drugiego dopiero. Więc nie mamy jakichś tam rzeczy. Co tu mamy? Jakąś snajperkę. Strzelba. Bardzo dobre strzelby, samo na blisko. Co mi tam wyskakiło, że ja potrzebuję amunicji do LKM-u? Nie no, to mamy to. I z tym idziemy. Pozakładajmy tylko to, co jeszcze ewentualnie nam może podnieść troszeczkę statystyki. Nie ma nic takiego, dobra. Okej, to jeszcze jeden poziom i sobie będziemy mogli odblokować. Idziemy teraz... Właśnie pamiętam, że taka dłuższa misja posterunek tak będzie troszeczkę z takim... Będzie kolejne jakieś takie przejścia robić. Zdobywać teren, bronić. I dopiero przejdziemy do części właściwej, to mało. Właśnie tę pierwszą część, co taką nagrywać, to właśnie taką, jak nagrywam teraz, to taką zrobić do tego, aż ukończyć ten właśnie samouczek, jak ja to nazywam, i dojść do gry właściwej. Misja, poziom przeciwnika 3, poziom normalny, oblężenie posterunku. Wchodzimy. Mamy wyszukać sobie innych ludzi, ale my sobie damy... Spróbujemy sami to zrobić. Jest V. Ja, gdzie mam leki? Przecież mam niby 2. Dobra, tam do góry tylko został. Nie wiem, jak się leczyć, popatrzcie się. No, potem w normalnej grze jest całkiem inaczej. Dobra. Brooklyn dispatch, this is division command. We've got an agent incoming to assist at the 84th, but all entrances are blockaded. Nie będziemy skakać, bo mamy trochę mało wszystkiego, więc... Try the parking garage in the back. Got that, agent? That's your in. Go get him. Jak jest to leczenie? V nie, bo V jest tutaj inne rzeczy. Kurde. Chyba powinienem zerknąć. Facet mi przeszkadza, kurde. Generalnie zamiast pomagać. bliżej podejść, bo to jest... To są tak zwani szarżujący. Ponoć w dwójce ich już nie ma, ale są jacyś inni szarżujący. Kurde, właśnie wiedziałem, że za mną biega, tylko nie wiedziałem gdzie. Ojejku, jejku, jejku, też to się zrobiło w takim miejscu. Właśnie ci szarżujących to są. Biegną za szybko. I zabrakło sekund. Nie biegaj mi. These looters on the run. Fire from cover. How do you do that? They've got no strategy. We can beat them. Jak ten pieprzony. Leki mam wziąć, no przecież to mi nic nie daje. Zaraz muszę sprawdzić. To robota głupiego. Dobra, z chwilą odpoczynku, ja sobie wejdę sterowanie tylko. Momencik. Bo już tyle żeśmy wychodzili i wchodzili. Szukaj klawisz. Użycie apteczki. V. No mam, daję V i nie ma żadnej apteczki. To jest tak z tymi granatami. Coś jest nie tak. To powinno działać w ręku. Że daję V i działa, a nie, że ja... Tak, dwóch wyskoczyło, ci idą. To są też takie jakieś dziwne, gdzie oni pobiegli? Do tyłu. Idziemy tutaj, bo to jest jakaś amunicja. Okej, gdzie tutaj dalej mamy iść? Amunicja, jest amunicja, dobra. Z tym leczeniem to jest... nie ma żadnego leczenia. Jest coś źle przepisane. Gesty, to sobie mogę pokazywać, ta... Dobra. Tyle by było. granatów rzucić, ani nic. Ta gra trochę no, taka nieprzewidywalna, powiem szczerze, jest. Hostiles incoming. Myślałem, że znowu się zawiesiło. Był taki moment. A to jeszcze tak nie będzie łatwo, tu jeszcze będzie coś. Warning. Hostiles detected. Dobra, konserwę zjemy, zobaczymy co mi da. Jakieś efekty lepsze. Get me out of here. Keep it down. Don't get them riled up. Play nice and give me time to get us out of here. Ich otworzyć. Muszę znaleźć miejsce, gdzie to się robi, tak. Gdzieś tam mnie kieruje. Górne piętra, to znaczy, że tu będziemy teraz coś robić. Alert. Hostiles detected. About those LMD guys isn't right. Nobody gonna tell me what to do again. You gotta think smart about where to hit next. I can live through anything. Kill the asshole! Additional hostiles incoming. More on the way. Kurde. Nie mam tego leczenia i nie wiem jak zrobić. No to jest przez... ale powiem brzydko. Są mi górne piętra, jak ja dupy to jest. Bez tego leczenia. Daje mi to, że to jakie to jest leczenie, no. Nie mogę się leczyć. To jest takie gra na pół gwizdka, bym powiedział. Coś umiem, ale nie mogę tego zrobić. Think smart about where to hit next. It's over with. No i to jest właśnie to, zapętałem się. Alert, additional hostiles inbound. Incoming. That was some nice work. Let's lock this down. Musimy pójść jeszcze wyżej. No i dobra. Bez leczenia to głupiego robota, powiem szczerze, ale... nie wiem, czy się uda za pierwszym podejściem. Musimy wyczaić, gdzie kto jest. All day and all night. Nothing's gonna bring me down. Push those scavengers back. You should have. Fair fight. Somewhere else. Kurde, kto do mnie tak strzela, że mnie zabija? Przedejść do siebie. Nie mając... w ogóle... To nie są wszyscy jeszcze. Jeszcze przywódca. A musimy się naładować do końca, żebyśmy mogli pójść tam bardziej. No kurde. crap from these scavengers. Kurde, zamiast mi pomagać, to oni mi tu przeszkadzają w sumie. Nie no, złotego mam zabić z tego? No i koniec. Nie, chyba jak nie zrobię tego, jak się leczyć, to przecież bez sensu. Bo tylko mogę być za zasłonami. Osłona tylko i wyłącznie, nic więcej. Od nowa wszystkie. Bez sensu. Chyba muszę to przerwać i... Co z tego, że ja mam potwór? Jak ja nic tu nie mam, leczenia żadnego. Spróbujemy zrobić to pod innym momencik. Przypisanie klawiszy, leczenie. Użyj apteczki. Przypisz klawisz, damy to sobie pod 7. Zobaczymy. Tam jest coś innego pod tamtym. Kurde, tak czają, że nie chcą wyjść. Poczekajmy, aż się naładuje. Zobaczymy, czy to da radę. Hear my prayers. Warning. Additional hostiles incoming. Ostatnia linia obrony. Nie wiem nawet, kto to strzela. Jakby jakiś snajper strzelał, no naprawdę, to jest ciężko cokolwiek. Nie no, to jest to samo. Teraz to jest mój błąd, bo nie zauważyłem. No i tak to właśnie tutaj jest. Walczymy do oporu i to jest samemu, że robimy. To zawsze się bierze grupę i wtedy idzie szybciej. Bo ci żołnierze to jest tylko taka proforma. Dobra. Warning. Hostiles detected nearby. Którymś razem się uda. Cóż, musimy ich tutaj wpuścić dalej. Alert, additional hostiles inbound. Kurde, zawsze tu musimy wejść. Zobaczymy, czy to działa. Gówno działa. Następna ekipa. Hey, thanks for the assist. Thanks for showing up. To coś do ubrania, to nas nie interesuje. Idziemy i to jest chyba skończone, no widzieliście, to nie jest takie proste, nie wiem, muszę poszukać do co się dzieje, bo nie wiem kto, czym się leczyć. Potem jest już taka opcja, że wiadomo co i jak, ale apteczki, żeby używać, apteczki się używa. Brooklyn is stable again. Manhattan is another story. Let's get over there and see for ourselves. I've got more agents with me now. We'll rendezvous with Agent Lau and fly over together. Commander Chang out. No i tu są bronie, jak je porównywać, jak to zrobić. Udaj się na Manhattan. No to udajemy się. Trochę rwane to będzie, bo będę musiał skleić z 3 czy 4 części, już nie pamiętam ile razy żeśmy to robili. No ale coś przygotuję, żebyśmy przeskoczyli, nie mam amunicji, ale chyba już tutaj nie będzie strzelania. Tu już chyba będzie lot samolotem, helikopterem do akcji. I jak wylądujemy w bazie, to to chyba sobie zakończymy tą rozgrywkę. Ja ją skleję, nie wiem czy wyjdzie godzina, czy wyjdzie ponad, trudno mi jest powiedzieć. To jest rwane z kilku rzeczy. Jak widzicie, fajna gierka. Nie wiem dlaczego dzisiaj takie kiepskie warunki techniczne. Na samym początku tak było, jak gra wyszła 2 lata temu. Over there. There's a bar behind that building. The best whiskey sours in Manhattan. If we take this city back, I'll buy you a drink. Sorry. I mean, when we take it back. Here it comes. The rest of us should be in this chopper. Can't believe it's finally happening. Do welcome, this! Agent. Ah! Nie wiem co się dzieje z tą grą, zaczyna coś mi tak świrować, jakieś przerzucenia. See it coming up on my right. Found out a little more about the first wave. They're all either dead or MIA. So this is up to us. That's why we need to get it together, right now. JTF 6-8 to tower, visual Hudson. Yeah, 2 division agents on board. The explosion was their right in. Okay, clear to land. JTF 6-8. Usually you need some time to know if you can count on someone. Well, we're out of time. My bet's on you. It has to be. I hope to God I'm right. Welcome to Hudson Pears. I'm not sure what you're looking to get out of this. Everything behind this gate is a goddamn war zone! So who's in command here? Captain Benitez was in charge! He was leading ops in the post office, but we lost contact when he left base this morning! Fee's still radio silent by tomorrow, there's talk of pulling out! No one's pulling out! We're taking this city back! Get whatever gear you need! I'll catch up with you! Good luck out there! Y'all need it! No i w tym miejscu sobie zakończymy, żebyśmy po prostu wiedzieli co dalej. Ja zobaczę co z tym zrobić, dlaczego mi się nie chce. Niech się skończą te dialogi, żebyśmy po prostu mogli zacząć w tym samym miejscu tego. I dobra, tradycyjnie mapa, wiemy gdzie jesteśmy i na tym miejscu sobie zakończymy tą opowieść. Dziękuję bardzo.